Znalazłem się przed budynkiem pocztowym. Wokół automatów tłoczyli się żebracy, bezrobotni, chudzi, obdarci, głodni. Ktoś mnie trąca i słyszę wyraźnie znajomy żargon. Widzę kilku rodaków z Polski. Dowiaduję się ciekawych rzeczy. Przybyli niedawno z ziemi obiecanej, gdzie zawód ich spotkał i groźna przeszkoda w postaci rozbójniczych Arabów. A czego panowie nie wrócicie do Polski, pytam: No, tu jest też kraj, są burowie, jest krów dużo, handel pójdzie, a syn mój ma duży handel skór, tu będzie lepsza Palestyna. W mieście mieszkało bardzo wielu Żydów, chociaż było i sporo Niemców pod rozkazami Führera, do ważniejszych bowiem prac przy montażu i budowie wielu zakładów ściągnięto specjalistów z Niemiec i często o uszy obijało się Heil Hitler. Byli w Johannesburgu i gazety przeciw Hitlerowskie, a opłacani przez Żydów murzyni zarabiali na kasze, krążąc po ulicach z kartkami przypiętymi do pleców i wznosząc niezrozumiałe dla nich samych okrzyki – antinacji, antinacji!